te filtry trzęsących stałych, nowe w serwisie, będą kosztowały grubo ponad dychę. Myślę, że ponad 15 nawet, w dwa oczywiście. I no, wymiana ich jest bardzo droga. Tu jest sytuacja, że często się wypalają z powodu tego głównie, że auto jeździ dużo po mieście. Jeśli nie chcemy ich wymieniać, to mamy pewien sposób, żeby być może zapobiec temu, co tutaj wszystkiemu się dzieje, dużo taniej. W samochodzie dochodzi do wzrostu poziomu oleju silnikowego, ponieważ dostaje się do niego ropa. Kiedy samochód wypala filtr cząstek stałych, wydłuża wtrysk i daje większą dawkę paliwową, co powoduje, że przedostaje się paliwo do oleju. Dolewając takiej chemii jak ta, powodujemy, że filtr się wypala biernie. Samochód tego nie wykonuje. Nie zwiększa się dawka paliwowa, więc paliwo się nie będzie dostawało do układu olejowego. Ochronimy w ten sposób właściciela samochodu przed bardzo dużymi kosztami, ponieważ rozrzedzony olej ropą może bardzo szybko doprowadzić do zatarcia się jednostki napędowej, a tu o kosztach oczywiście nie ma co w ogóle wspominać. Także warto to stosować przy każdym tankowaniu samochodu do pełna. Taka puszeczka, a może uratować naprawdę niejednego człowieka przed dużymi wydatkami. To co? Jeździć, obserwować i zobaczymy, co się będzie działo. Klient przyjedzie i da nam zeznanie, czy to rzeczywiście pomogło zaoszczędzić mu trochę pieniędzy. Będzie zdrów!